Witam serdecznie moich widzów na nowym filmie z mojej serii o przydomowym bunkrze. Dziś powraca temat wentylacji. Jak pamiętają niektórzy, wentylacja zawsze stanowiła problem w moim obiekcie, szczególnie z powodu panującej wilgoci, która utrzymuje się zwykle na poziomie około 60%. Drugim problemem był sam system wentylacji. Z założenia był to system wentylacji grawitacyjnej wspomagany wentylatorem usuwającym powietrze z bunkra na zewnątrz. Przez to zasysane było powietrze z szopy i takie zadostawało się do środka. Powietrze zasysane z szopy było wilgotne, szczególnie latem. Aby utrzymać ruch powietrza w bunkrze, musiał bez przerwy chodzić wentylator, czyli nagrzewnica. Do tego powietrze nie było dobrze oczyszczone, więc postanowiłem to zmienić. Początkowo założyłem jeden wentylator w szczycie szopy, który miał usuwać powietrze z szopy i pobudzać ruch tego powietrza. To nie wystarczyło. W tym roku zamontowałem drugi wentylator naprzeciwko pierwszego. Dzięki temu uzyskałem stały przepływ powietrza i pobudzenie ruchu powietrza wewnątrz szopy. Obniżyło to wilgotność wewnątrz o jakieś 10%. Tak oczyszczone powietrze z wilgoci jest teraz zasysane do wnętrza bunkra. Rurę doprowadzającą powietrze do bunkra podniosłem z nad poziomu ziemi wyżej, a następnie zamieniłem system grawitacyjny bierny na czynny system wdmuchiwania powietrza do środka z szopy. W tym celu kupiłem wentylator i po zamontowaniu go na rurze doprowadzającej dołączyłem jeszcze dodatkowo przepływowy filtr węglowy Magnum firmy Green Fox. Ma on wysoką skuteczność oczyszczania powietrza z drobinek smogu dochodzącą do 99%. Okryty jest specjalnym kołnierzem oczyszczającym powietrze z większych drobin, który przyszedł w 3 egzemplarzach. Dodatkowo nagrania w internecie pokazywały, że taki kołnierz może być prany nawet 3-krotnie i używany powtórnie. Włączenie wentylacji spowodowało, że teraz czyste powietrze o niższej zawartości zanieczyszczeń oraz wilgoci pompowane jest do bunkra. W efekcie czujniki pokazują, że wewnątrz panuje obecnie wilgoć na poziomie około 50% i nie jest wyczuwalny ten zapach pleśni. Dodatkowo dzięki takiemu systemowi wentylacji wewnątrz bunkra panuje lekkie nadciśnienie. Ma to działanie ochronne przed penetracją niepożądanych gazów czy też trucizn, które mogą się dostać do środka. Dlatego uważam, że poprzedni system wentylacji był naprawdę złym systemem. I dlatego polecam właśnie system nadciśnieniowy związany z aktywnym tłoczeniem powietrza do wnętrza obiektu. A co śmieszne, okazało się, że źródłem nieszczelności bunkra był m.in. zamek do klapy. Tutaj kończę i polecam następny film o wyposażeniu. Do zobaczenia i cześć.